Przemyski Klub Sportu i Rekreacji Niewidomych oraz Słabowidzących Podkarpacie obchodzi w tym roku jubileusz 20-lecia. Sobota 24 maja była dla wszystkich klubowiczów dniem wielkich emocji sportowych. Tego dnia odbyła się 6. Wojewódzka Spartakiada Niewidomych i Słabowidzących o Puchar Podkarpacia. Zawodnicy z niepełnosprawnością wzroku sportowo walczyli w takich dyscyplinach jak szachy, warcaby stupolowe, bowling, strzelectwo pneumatyczne, wioślarstwo halowe oraz tenisie stołowym dla niewidomych. Znaczenie sportu dla osoby niewidomej, słabowidzącej ma w zasadzie dwie płaszczyzny. Powiedziałbym, że pierwszą to rehabilitacyjną i myślę, że to jest jakby priorytetowo, gdyż poprzez właśnie sport niewidomy ma możliwość po prostu wyjścia z domu, spotkać się z innymi ludźmi, dokonać wymiany doświadczeń, przełamać swoje problemy stresu, tej po prostu nieśmiałości i jakby powiedzmy niepewności, bo wiadomo, że jeżeli się nie ma wzroku, to przestrzeń daje pewien strach dla osoby niepełnosprawnej. Na dzień dzisiejszy, dzięki oprzyrządowaniu, jakie posiada klub, osoba niewidoma, nie posługująca się wzrokiem, a posługująca się słuchem, jest w stanie strzelać i to bardzo dobrze strzelać. To znaczy, jeśli ktoś ma dobrze rozwinięty słuch, mówiąc tak, dobrze rozwinięty słuch, czyli potrafi te dźwięki wybierać po kolei, dojść do najwyższego dźwięku, utrzymać ten dźwięk i oddać strzał, to wtedy mamy dziesiątkę wewnętrzną. Strzelectwo osób niewidomych od osób widzących, czyli pełnosprawnych, nie różni się niczym, za wyjątkiem tylko efektu celowania. Osoba widząca strzela na wzrok, czyli zgrywa przyrządy celownicze, natomiast my zgrywamy słuchem. Po kolei wybiera się te dźwięki, które się pojawiają w słuchawkach i przy największym dźwięku, jak zostanie oddany strzał i jeszcze po oddanym strzale ten dźwięk dokładnie słychać, ten sam, a nie inny, wtedy jest strzał tam, gdzie jest on celowany. Szachy są specyficzne, dlatego że te osoby nie widzą albo słabo widzą, co sprawia im trudność w stosunku do osób, które są zupełnie widzące. I ta trudność, świetnie sobie radzą z tym problemem, dlatego że potrafią swojej wyobraźni przestawiać te posunięcia, widzieć tą szachownicę jakby w umyśle i wygrywać partie nawet z widzącymi. Trzeba odróżnić na pewno dwie dyscypliny sportu, które w kręglach są trenowane przez osoby niewidome na Podkarpaciu, bo trenujemy kręgle klasyczne i bowling, czyli odmianę amerykańską kręgli. Bowling osób niewidomych i słabowidzących ma własny regulamin sportowy opracowany na przepisach międzynarodowej organizacji sportu osób niepełnosprawnych, gdzie są określone ramy rozgrywek na mistrzostwach Polski, Europy i świata. Niewidomi zawodnicy grają na 6 gier na 2 torach, po 3 gry na każdym torze. Po tych 3 grach jest zamiana torów bądź w obrębie podajnika, bądź w prawą stronę. Na Podkarpaciu mamy większe sukcesy w kręglach klasycznych, mimo że na Podkarpaciu nie działa żadna kręgielnia klasyczna, trenujemy w Brzesku. Przemyski klub też zgłasza swoich zawodników na imprezy krajowe, rangi Mistrzostw Polski, Pucharów Polski, ogólnopolskie turnieje w bowlingu i kręglach klasycznych. Ponadto jest organizatorem też coroczny Pucharu, ogólnopolskiego turnieju o Puchar Podkarpacia w bowlingu i w kręglach klasycznych. Chcielibyśmy po prostu ich jakoś tak zaktywizować. Przede wszystkim tutaj chodzi też o dbałość sylwetki, żeby po prostu
nie tylko tutaj rywalizacja jakaś sportowa, ale żeby zachęcić do aktywności fizycznej. Myślę, że z czasem będzie więcej chętnych i chciałabym bardzo, żeby tak było. Tutaj chcę powiedzieć, że Paweł bardzo często nas odwiedza, także już i efekt też jest. Brał udział wcześniej w zawodach ogólnopolskich, miał czas 3:50, więc tutaj były po prostu wcześniej próby poprawienia swojego wyniku i dzisiaj okazało się, że rzeczywiście jest poprawa tego wyniku. Zachęcam po prostu do odwiedzania nas. Sportowcy z klubu mają na swoim koncie wiele sukcesów, które przełożyły się na medale. Mają w swoim gronie indywidualnego i drużynowych mistrzów Polski w strzelectwie pneumatycznym. Osiągnęli wicemistrzostwo Polski w warcabach stupolowych, mają też swoich zawodników w kadrze krajowej w grze w kręgle. Sport nadaje sens i radość ich życiu. Osiągnięcia mają duże, ale najważniejsze jest to, że przełamali bariery i zaczęli uprawiać sport. Chciałbym, żeby tych sportowców jeszcze przybywało. Jestem pazerny na te sprawy. W związku z tym chcielibyśmy, żeby do naszego grona coraz więcej dołączało dzieci i młodzieży z dysfunkcją narządu wzroku. Wiemy z kontaktów, że w społeczeństwie jest bardzo dużo osób słabowidzących, bo dzisiaj medycyna okulistyka jednak robi cuda i bardzo dobrze, bo tych 100% może niewidomych jest może mniej, więc jest właśnie osób słabowidzących. Na ulicy, gdziekolwiek widzimy, bardzo dużo ludzi noszących okulary o różnym procencie ubytku wzroku. I chcielibyśmy, żeby po prostu tych sportowców, którzy realizują swoje aspiracje, żeby było jak najwięcej, żeby owszem, mieli wynik, startowali na najwyższych, stawali na najwyższych podiach, ale również, żeby traktowali sport jako rekreację. W tym roku w poszczególnych dyscyplinach Spartakiadę zwyciężyli.